Dzień dobry, witam serdecznie. Poniedziałek mamy, nie wiem, 22 lipca. No już jest po żniwach, jak wiecie, w sobotę skończyliśmy. No taki dzionek dzisiaj nie mrawy, od rana gdzieś tam, wiecie, cały czas pod telefonem, bo tak, Wapno mają przywieźć drugą mutkę. Ma przyjechać wózek do Wapna, ma znajomy przywieźć. I byliśmy rano odebrać maszynę na testy, wiecie, rozładować. Trochę tam wyszła lipa z jedną rzeczą. Małe niedopatrzenie, ale no zobaczymy, może wszystko się uda i John Deere sobie z maszynką na testy polata, jak nie, no to będziemy Krzysia Case'a testować, ale to zobaczymy jutro, bo Krzysiu na razie jeszcze sobie prasuje słomę, a ja dzisiaj chciałem porozwozić wapno, teraz mam przypiętą prasę, jak widzicie z tyłu. Kombajnik już stoi, ale jeszcze nie będziemy go czyścić, bo jeszcze pojedzie na ten groch w razie W i wtedy się już goś tak typowo, wiecie, na zimę przeczyści. Jadę przeczyścić prasę, póki to jeszcze nie padało. Coś tu do nas idzie niestety. No ale jest taka, słuchajcie, paruwa, że to naprawdę nie idzie wytrzymać, więc coś tam sobie pewnie dzisiaj już popada. Jak mam kluczyk przekręcony, wszystko jest w porządku, nie wiem. Co to kieruneczek? O, kieruneczek był załączony. Dobra, ja jadę sobie poza podwórko, bo powiem wam, że nie chce mi się zbytnio tutaj na podwórku tego robić, bo pranie, nie pranie, to wszystko. Nic nie mam, wszystko jest w porządku. Tam koło jest rozblokowane? Chyba tak. Dobra. Wyjedziemy sobie poza podwóreczko, no i idzie coś, bo to mówię. Ciężko oddychać jest. Dajcie, zamkniemy sobie może. No, nie zamknę. Dobra. Taka jedyneczkę sobie wrzucimy. Muszę ten wyciąć tutaj. Wiecie, one fajnie. O! One fajnie dają tu cienia, kurą i wszystko. Ale no wkurza trochę niestety. A tak to na pole sobie ładnie wyjedziemy, nie będzie nic nam tu przeszkadzało, żeby sobie już ją, wiecie, ładnie wyczyścić. Wybierzemy całą tą słomę, a sobie tu ładnie wjedziemy. Szum się odsprasował wczoraj poniedzielno, no wczoraj niedziela niedzielą, ale naprawdę dużo ludzi pracowało. Gdybyśmy pewnie też nie ogarnęli, to byśmy chcieli to wszystko zrobić, bo okno pogodowe, wiadomo, wszystko jak najbardziej się przyda. Dobra, gasimy sobie John Deere'ka. Właśnie, szybkie. Jedna. Druga. O, na magnes taki na razie to tak ogół zrobiono. Trzeba wziąć mu jakieś fajne lampy założyć, bo teraz jeszcze pracy po nocy nie ma, ale no we wrześniu jak już siewy to wszystko, no. Także do września, no zobaczymy, co tu z tymi nowymi oponami, to jest najważniejsza rzecz, zrobić tych parę wycieków, no ale teraz nie było kiedy przed żniwami, bo wszystko widzieliście na ogół żniw było do roboty, więc właśnie zobaczymy, jak to dzisiaj będzie z tym wapnem też szło. No raczej Johnny w cyklopie, bo wiadomo, wtedy on sobie fajnie na obrocikach działa. A trzypek będzie dopierdalał na trójce, czwórce, więc no daj Boże, żeby to tak wszystko szło jak jest teraz po myśli, a będzie naprawdę dobrze. Także, a maskę mam tam, także luz. Nie wiem właśnie, co robimy. Co my robimy z tą słomą? Dobrze by było ją wyciągnąć, prasa była puściutka, ale chociaż przynajmniej ta jedna belka mogłaby zostać. Tu się wszystko obczyści, to się wszystko wydmucha. A to się najwyżej te dwie, wiecie, wywali. One są suchutkie, więc jak będzie sucha wprowadzona, to się nic złego nie będzie tutaj działo. No, kurzyło się, było czyściutko, się kurzyło, także... No, tu dobrze by było też ją gdzieś tam jeszcze wymyć. Ten, który był tu taki dość mocno przyschnięty,
jeszcze jak będą słoneczne dni, to dobrze by było to przytrzymać trochę, żeby się na dworku wyschło. Wózeczek już przyjechał, pozdejmowałem jeszcze, żeby to lepiej czyścić. Już takowo mamy przedmuchane, tam góra też już jest iglica cała wyczyszczona. Zostało mi i tu z tyłu cały ten adapterek. I będzie grała gitara. Chciałem tą belkę wyciągnąć, ale się więcej naszarpałem niż to warte. O, to będzie teraz wiwat. Lecimy dur z oczywiście ogromnym sprzęciorem dla John Deere'a, czyli naszym pięknym cyklopem. W końcu sum się odwyciął, to mogę jeździć. Zobaczcie, jak groch kuźwa rośnie. Ja w szoku, a kurde, po lekcjonie to po lekcjonie, powiem wam. O, trochę mu nierówno. Jedziemy już powoli, zaraz dojedzie trzypek z wózkiem, my się akurat tu rozstawimy, nie wiem. Mieli przywieźć dzisiaj wapno, napisali po 1000. Jak mówię, jak suche, to po 1000. To chyba kurwa chcieli znowu przywieźć mokre i nie przyjechali, więc zobaczymy, jak będzie się to rozwozić. Czekajcie, chyba najlepiej to by było, nie wiem, tak się ustawić tutaj, żeby idealnie coś podcofywać co chwilę i tylko na bok, wiecie, wypierniczać to. No to najsłuchszych, słuchajcie, no kuźwa nie należy i teraz człowiek nie wie, kuźwa, co robić. Bo czy... Kurde, coś ostatnio takie biegi dziwnie wchodzą. Czy teraz to rozsiewać, kuźwa, spróbować na większość hektarów, na 8? Bo tak to no, wychodziło, że po 5 hektarów będziemy robić, nie? Wszystko założone. I tak. John Deere se ładnie. Powolutku. Śmiga, czekaj te rękawiczki, bo tam wszystko jest kurwa zażygane od oleju. Ładne, suche, no. No dlatego nie wiem, chyba dzisiaj nie przywieźli, bo znowu chcieli nam wielki cisnąć. Zobaczymy, jak to w ogóle wózkiem będzie szło, bo też jak będzie to szło, to mogą takie przywieźć, no wtedy tani trochę będzie znowu. Jeszcze do tyłu, nie? Bo ja nie miałem jak wyjąć, nie? Nie chcesz?
Ciekawe, czy dasz radę nagrać kawałek bez przeklinania. Start! Freddy Mercury jedzie do dziury. Mam taką fazę, że gadam bzdury. Jak chcę do dziury, wjeżdża famuła. Fetak, patrz i dobra pikuła, która jest czuła i zrozumiała. Ładnie mi beret pozamiatała. Wjechała słała, palimy loka. Macham do śnieka, smerfa i wolka. Czy to Anton i Steven Drinki? Jest porączony jak Tinky Winky. Chyba to sprał, idę pod barzy i na parkiety znów się obnaży. Co się wydarzy? Mordo, ja nie wiem. Jest patologia, tego że pewien. Zabitą panką, macham flaszką. Znowu go widzę z kolejną laską. Ruszamy znów, pan pani Drinki ruch. Uteczka leje się, już trochę nosi mnie. Ruszamy w klub, rano będzie kaput. Ja dobrze o tym wiem, że będę dychał dzień. Ruszamy w klub, pan pani Drinki ruch. Uteczka leje się, już trochę nosi mnie. Ruszamy w klub, rano będzie kaput. Ja dobrze o tym wiem, że będę dychał dzień. Ruszamy w klub, mając ze sobą naleczkę wódu. Raczej ty wstrzycani i kłami zrobimy nudu. Jestem dziadką, szczyty mocno patrzą na mnie. Jedząc pop na typie, czy mi jest malutki, jakby był to kroku. Jeszcze płyniąc kapty, baby, trochę mi odbierzęca. Chętnie cię przywiozę, bum, wstępem poczuć smak. Gdy na myśli mamy pal, to pijemy do dna. Robiąc patologię w klubie, la 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 la. No i co ty pis? Można bez brzydkich słów? Można! W nagrodę dostajesz honorowe członkostwo Ligi Ochrony Przyrody. Yo! Ruszamy w klub, pan panie drinki ruch. Uteczka leje się, już trochę nosi mnie. Ruszamy w klub, rano będzie kaput. Ja dobrze o tym wiem, że będę dychał dzień. Ruszamy w klub, pan panie drinki ruch. Uteczka leje się, już trochę nosi mnie. Ruszamy w klub, rano będzie kaput.
nie są rozwozić. Kurde, żebyśmy my to ze 3 dni wcześniej ścieli, nie? Jeszcze dzień i spokojnie będzie można tutaj, słuchajcie, wjeżdżać, nie? Żeby to jakoś kombajnem podebrać i wtedy to wyjdzie. Stoją ciężarówki, stoją dźwigi, wymieniają supy. Tragedii, tu też widzę, że to papienko leży, więc
to na pewno tutaj się nigdzie nie zawaliło. No jak? A jak? Tak myślałem. O, trafiła się kurwa bryła. Już mogłem w poprzednim przejeździe wejść. Zobaczcie, no kurde, nie wziąłem łopaty, ale czekaj, zaraz. O, dobra, wejdzie. No i właśnie o tym mowa. No kurwa, no takie coś to jest przejebana robota. Ale to też wiecie, nie jest setki hektarów. Żeby to nie poszło. Teraz będzie szło, żeby ino my tylko dojechali. Tam musiał być długo przypnięty. No ale dobrze, to jest dlatego, że jeździłem bliżej siebie.
taki megi fuch. Dzień dobry, witam panią serdecznie. O, wodzionka została mi przyniesiona. Dziękuję ślicznie, kochanie. Kurde, w żądilku to jest fajnie, bo pod nagrywanie to jest bajeczka. Sprzęt se włożę. Wszystko pięknie. Takie obrociki mi starczą. Z tym to nie ma żartów. Niestety to jest karuzela śmierci. Jak kurwa olej załapie, to potrafi o palca wyjebać. Może nie zapomnę, jak słuchajcie, żeśmy płot wstawiali i przeszło wkładali i też tak nabijał ciśnienia. Jak zajebał, o paznokieć schodził później. O, to jest, wiesz, no to już przy kopaniu rowu wam mówiłem, żeby o pomstę do nieba. Błaga. Tak, ale słuchajcie, a co robić ze przepalonym olejem, no? No to cyklopa, no. Tu się trochę zepchnę. Będę zaramuć sobie na ściągniętej rurze to ogarnąć, bo wtedy będę sobie mógł zasypać, tu wiecie, na przodek, bo mi teraz niepotrzebne. A i zacina, no. Leć mi sam, gościu. Kurde, no. Statek gdzieś jechał. Przedstawię, bo tam kubka wezmę. Tu jeszcze jakiegoś ściemniska nie ma. Powiem wam, taki dużeczek, fajna sprawa, patrzyłem, ale kurwa, tracą w cenie. Kiedyś to jeszcze po 4-5 tysięcy widziałem, zaraz to ja jeszcze taki kupi, ale to już na pewno w takim stanie, że te, co były za 4-5 tysięcy parę lat temu, to one do tej pory robiły i wiadomo, w jakim stanie są. W ostatnich latach trochę ludzie bardziej zaczęli dbać. Rozwozić.
tak jak gadałem z tym w ogóle gościem, ziomeczkiem, to przywodził to wapno, to mówi, kurde, tam blisko mieszkać to jest luz. Tam praktycznie za darmo, każdy ma kupy powożone, bo to wiecie, samemu se przyjeżdżają, przypami zabierają, to tam nie, 5 zł za przyczepę, kurwa, jest. Bo oni byleby się tego pozbyć, bo wiecie, mają dużo tego towaru. Dobra, jeszcze jeden se wrzucił na pewno. Jakąś dobrą taktyką to obzbierać sobie ładnie. Że mi się tak na boki nie rozsuwało, to wiecie, i tak tu wezmę i rozrzucę później. Ale kurwa, on będzie dobrze, panie Stasiu, kurwa. Jedna i dziękuję, takie wózki to ja mogę wozić. No, w miarę mi się udało. Na tył i jadł dunia. No dobrze, przeszło, powiem wam, dole... Niby popadało, nic by się nie stało, nie? Ale... Tak to wapno nam fajnie przeszło mimo wszystko, patrząc po tego, co przyjechało. Dobra. Zichuj! Powiem wam tak, to można się bawić, nie trzeba wsiadać, żeby wałka wyłączyć. Oj, dobra, jadymy dalej. Rozwieziemy ten jeden ciągiem i akurat taki vlogasek będzie. Tam się dzieje. Czy ty mnie rozrzucasz? Bo co? Tak myślałem. Dobra, trzeba przytrzymać. O, to nie ma sensu, żeby znowu nam kurwa. Czekaj, a ja nie mam nic czasami, tu w tym ciągniku zawsze wszystkiego jest dużo. Nawet...
klucza mnie daj. A, czyli tak, tu się zajebało. No i tu jest jakiś kurwa klocur. Tu przez ścielenisko się zawiesiło. Ruszyć i dopiero odpalimy. Kurwa, tu upoli. Dajcie znać, bordeczki, jak tam akurat w tym czasie, kiedy będziesz oglądać tego vloga, jak u was wyglądają sprawy. Możliwe, bo już no raczej na pewno będziecie, bordeczki, w możliwach, bo ja będę leciał ciągiem tymi vlogami, więc to troszeczkę oczywiście zejdzie, nie? Tak jak kurde wszystko obcięte, to tak ładnie wygląda, powiem wam, dużo dało ten obcięcie w ogóle tego poprzeczniaka, bo
bodajże. Włączy ją. Muszę się wykręcić. Ale zanim jeszcze wlecie ten, pójdę zobaczyć. Coś tu nie grało zaś znowu. Cholero ty jasna. Ale wiecie co? Dajmy tak. Coś tam se pokropiło, ale to tylko tak poprzechodziło bokiem, całe szczęście. Nawet kombajny tu nie zjeżdża i fakt, że w jednym momencie już trochę zaczęło siąpić nieźle, ale to tam wiecie, taki deszcz to nie deszcz. Ładuję sobie wózek teraz tak do pełna, bo chcę jechać koło domu, tym bardziej, że to jest taki, można powiedzieć, ostatni, bo jak jutro przywiozą mi wapno, niech mi jebią w tą samą stronę, bo wtedy może na koniec spożyczę od kogoś tura i to bym sobie turem załadował, a dzisiaj tak, no widzicie, nie chciałem nabierać tego najgorszego, tylko sobie działam, generalnie no całe pole jest zawiezione, więc wszystko, powiem wam, że to idealnie starczy na wszystkie hektary, bo teraz ten pełny wózek pójdzie koło domu, no i ta reszta co by była, to by poszła na poprzeczniak, nie, no to kurde, no idealnie żeśmy ustawili, w razie jakby tej jednej łódki nie było, a jak będzie ta druga, no to wtedy też będzie pewniej.